Cześć, z tej strony Łukasz Harad z Antyramy. Widzimy się dzisiaj w ramach kolejnego miasto ranku, może miasto łudnia, miasto wieczoru, nie wiem. W każdym razie u mojej i waszej dzisiejszej gościni jest jeszcze przed południem, więc możemy zaliczyć to jako miasto ranek, czyli rozmowy o miejskiej codzienności. Transmitujemy dla was niezmiennie z katowickiego lokalu Luft. A waszą i moją gościnią będzie naukowczyni zajmująca się rozwojem sztucznej inteligencji Aleksandra Przegalińska. Porozmawiam z nią dzisiaj między innymi o tym, kiedy nasze miasta zaczną działać jak komputer, dlaczego przestrzeń publiczna staje się coraz bardziej analogowa w kontrze do przepełnionej sensorami architektury oraz czy sztuczna inteligencja ochroni nas przed zbliżającą się tragedią, czyli katastrofą klimatyczną. Partnerką cyklu Miasto Ranek jest Fundacja Benzmiana, a patronem miesięcznik Architektura Murator. O tutaj. Pewnie widzieliście, część z was widziała na wstępie, że leciała również reklama konkursu Futuwawa, w którym Aleksandra Przegalińska jest również tutorką. Ja wam polecam, czas jest do 19 kwietnia do godziny 24, więc nie zostało za dużo czasu, no ale wciąż... Chyba wystarczająco dużo, żeby wypracować swój pomysł dotyczący przyszłości utopijnej Warszawy. Dodatkowo Benzmiana przygotowała dla was niespodziankę, czyli kod rabatowy 10% na wszystkie książki, które są dostępne w ich księgarni. Kod rabatowy brzmi Miasto Ranek, tak jak nazwa tego programu. Ja skorzystałem, działa, więc bardzo was zachęcam. Jeżeli oglądacie nas na Facebooku, to bardzo prosimy o jakąś reakcję pod tym live'em oraz obserwowanie naszego fanpage'a Antyrama. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że jesteście. A jeżeli na YouTubie, no to oczywiście łapka w górę i gdzieś tu jest przycisk subskrybuj. Dzięki temu będziecie z naszymi treściami cały czas na bieżąco. No to co? Czas zacząć ten Miasto Ranek, Miasto Południe, jak zwał, tak zwał. Zapraszam na rozmowę z Aleksandrą Przegalińską. Cześć Olu, słyszymy się? Słyszymy się, dzień dobry. Good afternoon, dobre popołudnie w polskim chyba nie funkcjonuje niestety. U mnie jest rzeczywiście rano, ja mam tutaj swoją poranną kawkę ze sobą jeszcze o 11, a wy już chyba jesteście zdecydowanie po kawie, prawda? No my to już taki czas espresso bardziej zdecydowany. Tak. Jeszcze cię na wstępie szerzej przedstawię, Olu. I potem zaczniemy rozmawiać. Aleksandra Przegalińska, profesor nadzwyczajna w dziedzinie nauk o zarządzaniu, doktoryzowała się z filozofii sztucznej inteligencji w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pełni funkcję prorektora do spraw współpracy międzynarodowej i ESR w Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2016 roku prowadziła badania w MIT w Bostonie. Absolwentka The New School of Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach nad tożsamością wirtualnych rzeczywistości ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. W 2021 roku została powołana na stanowisko Senior Research Fellow w American Institute for Economic Research i rozpocznie współpracę z Labor and Work-Life Program na Harvardzie. Interesuje się rozwojem sztucznej inteligencji i przetwarzaniem języka naturalnego, uczeniem maszynowym, robotami społecznymi i technologiami ubieralnymi. I wiesz, czytając ten twój biogram, on brzmi dla mnie super niesamowicie, ale myślę też, że dla wielu z naszych słuchaczy i widzów brzmi mocno niezrozumiale. To zależałoby mi na tym, żeby ta rozmowa była nie tylko dla osób średnio zaawansowanych albo bardzo zaawansowanych, ale żebyśmy w jakiś sposób wprowadzili wszystkich w temat sztucznej inteligencji, a chyba zdecydowanie bardziej uczenia maszynowego. Mhm. I zastanawiam się, tak zapytam cię przewrotnie, no bo jakby ta sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe wydaje się, że jest już wszędzie, czyli gdzie to znaczy wszędzie i czy są takie sfery naszego życia, w których tego nie ma?
Myślę, że jeśli nie ma gdzieś sztucznej inteligencji, a konkretnie uczenia maszynowego, to to są nasze decyzje albo jeszcze pewnie jakaś karkołomność tych rozwiązań technologicznych, które się nie do wszystkiego dają implementować, ale rzeczywiście, jeśli tak spojrzeć jakby zgoła, to uczenie maszynowe, czyli algorytmy, które dzisiaj nazywamy algorytmami sztucznej inteligencji, no bo oczywiście z samym terminem jest trochę kłopot. Sztuczna inteligencja jako taka nie istnieje, kiedy o niej mówimy, odnosimy się do przyszłości jakiejś bardzo wyspekulowanej, prawda, gdzie ona się może pojawić. Natomiast mamy niewątpliwie algorytmy zdolne do uczenia się i optymalizowania swojego działania, czyli tego, żeby na przykład dane zadanie wykonywać po prostu coraz lepiej, w związku z tym, jakie dostaną dane, w związku z tym też, jakie będzie ich własne doświadczenie, jeśli można to nazwać doświadczeniem, bo nie jest to subiektywne doświadczenie, ale załóżmy, że jest system, który gra w jakąś grę, więc ma doświadczenie grania w tą grę i możemy obserwować, że po jakimś czasie zaczyna na przykład grać z nią naprawdę bardzo dobrze, czy wręcz perfekcyjnie, niekiedy lepiej niż ludzie. I to nie dzieje się od razu, czasami potrafi to trwać kilka miesięcy, no ale mamy algorytmy, które pozwalają takim systemom rzeczywiście działać, adaptować się do otoczenia i to są właśnie algorytmy sztucznej inteligencji dzisiaj, czyli algorytmy uczenia maszynowego. No i ich jest bardzo dużo, one są najróżniejsze. Mamy algorytmy, które się specjalizują w przetwarzaniu tekstu, mamy takie, które się specjalizują w przetwarzaniu obrazu, mamy deepfake'owe algorytmy, mamy algorytmy predykcyjne, czyli takie, które pozwalają nam na przykład przewidywać pogodę. Myślę, że styk każdej osoby ze sztuczną inteligencją dziennie może rozpoczynać się od tego, że właśnie się zerka w apkę pogodową i ta apka pogodowa mówi, jak tam dzisiaj, jak jutro i jak za tydzień pogoda się prezentuje i to są dosyć już na tym etapie niezłe prognozy, muszę powiedzieć, dużo, dużo mocniejsze niż jeszcze kiedyś były, no więc to jest taki styk chyba codzienny ze sztuczną inteligencją, ale naprawdę ona jest w bardzo wielu sektorach, to znaczy jak pomyślisz sobie o sprzedaży, rekomendacji produktów i usług, oczywiście tam jest sztuczna inteligencja na wszystkich Spotify'ach, Netflixach i tak dalej, na różnych, nie wiem, platformach do zakupów wszelakich, oczywiście podrzucanie tych kolejnych produktów do kupienia, to żaden minionek tego nie robi, tylko AI. No i tak samo wiesz, patrząc cross-sektorowo, to masz już sztuczną inteligencję w rolnictwie, masz ją na pewno w logistyce i transporcie, to jest akurat dziedzina, która się bardzo mocno algorytmizuje, bym powiedziała, masz sporo sztucznej inteligencji nawet w prawie, masz trochę sztucznej inteligencji i chcielibyśmy, żeby było więcej w medycynie, w bardzo różnych obszarach, od szukania, nie wiem, leków, poprzez diagnostykę medyczną, czy nawet takie zarządzanie szpitalami w pewnym stopniu, powiedzmy, czy tam ruchem pacjentów. Masz sztuczną inteligencję w finansach i w sektorze bankowym, więc rzeczywiście takich przestrzeni, gdzie jej nie ma, pewnie jest mniej. Masz ją nawet w datingu, to znaczy w randkowaniu. Większość portali, prawda, randkowych ma swoją algorytmikę mniej lub bardziej zaawansowaną i tam optymalizuje to, kogo tam spotkasz i z kim się możesz spotkać, z kim się możesz zmeczować na bardzo różne sposoby, więc nawet takie przestrzenie, można powiedzieć, dosyć wrażliwe czy intymne naszego życia już są w jakimś stopniu penetrowane przez te algorytmy. Może nie wszystkie, może to dobrze. Nie spotkałam jeszcze sztucznej inteligencji w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Znaczy, oczywiście możesz powiedzieć, że można uczyć dzieci wtedy programowania i tak dalej i to jest coś, co można im pokazać, ale to nie jest tak, że to jest przestrzeń zarządzana czy współzarządzana przez algorytmy i może dobrze, żeby tak zostało, to powiem jako rodzic. Wiesz, i ta wszędobylskość, o której mówisz, czy to nie jest tak, że ona powoduje wśród ludzi pewien strach, prawda? Co prawda, patrząc na badania, 90% Polaków zna hasło sztuczna inteligencja, ale oczywiście bardziej sobie wyobraża tutaj takie z tych wytworów kultury, taką trochę turingowską sztuczną inteligencję, którą można pomylić spokojnie z człowiekiem. Tymczasem tak nie jest, ale z drugiej strony przecież rosną te ruchy antynaukowe bardzo mocno, coraz bardziej zyskują na popularności. Co śmieszne, wcale nie są oni abstentami cyfrowymi, tylko też korzystają z dobrodziejstw sztucznej inteligencji. I stawiam się, na ile ta taka rosnąca, bo wydaje mi się, że rosnąca niechęć w kierunku tych nowych technologii, sztucznej inteligencji, algorytmów, jest realnym zagrożeniem dla rozwoju twojej dyscypliny. Wiesz, to nie jest tak, że ja myślę, że sztuczna inteligencja po trupach powinna
stać się mainstreamowa i wszyscy powinni być zmuszeni karnie do korzystania z niej. Ja gdzieś tam szanuję nawet jakiś opór wobec technologizacji naszego świata i też nie uważam, że wszystkie przestrzenie naszego życia muszą być nim objęte. Ja myślę, że w te strachy trzeba się wsłuchiwać, trzeba je jakoś tam odpakowywać na różne sposoby i z nimi pracować, więc na pewno jest tak, że jedną rzeczą jest to, że w ogóle popkultura serwuje różne scenariusze przyszłości, w których ta sztuczna inteligencja to jest wróg. I popkultura świetnie sobie z tym radziła już od dawna. No niestety dla naukowców pracujących w tej dziedzinie to nie jest takie bardzo wesołe, że to są najczęściej jakieś dystopijne scenariusze, ponieważ no, jesteśmy w trudnej sytuacji wtedy, bo popkultura ma ogromne oddziaływanie na ludzi. Nawet jeśli my mówimy, że budujemy kompletnie coś innego i to nie ma nic wspólnego z Terminatorem, no to prawda, tak czy siak wyobraźnia pracuje. Natomiast na pewno trzeba poważnie rozmawiać o tym, co to właściwie jest sztuczna inteligencja, gdzie ona jest i dawać ludziom większą świadomość tego, jak ona działa i jakie są jej ograniczenia, bo myślę, że to ma bardzo uspokajający też charakter, że to jest jednak po prostu, to są metody pracy z danymi, to są różne algorytmy, które radzą sobie w sytuacjach pewnej niepewności, mogą za nas wykonywać pewne zadania, mogą z nami wykonywać pewne zadania, natomiast no, w żaden sposób sztuczna inteligencja ani nie ma woli, ani świadomości, ani nie knuje przeciwko nam i nawet by nie mogła, bo po prostu jest bardzo młodą jeszcze w gruncie rzeczy dziedziną i dla mnie te wszystkie hasła o tam, nie wiem, osobliwości to są jakieś totalnie historie na za kilkaset lat, a nie na dzisiaj, nie na tutaj, nie na teraz, co nie znaczy, że sztuczna inteligencja nie może być groźna czy szkodliwa, bo nawet deepfake'i nam pokazują, że prawda, można zaburzać debatę publiczną. Mamy różne projekty, o których nie do końca wiemy, broni autonomicznej chociażby, które dla mnie są wysoce kontrowersyjne, więc to nie jest tak, że nawet jako narzędzie sztuczna inteligencja nie zagraża ludziom. Myślę, że ludzie boją się śledzenia, boją się trackingu. I teraz to są dosyć poważne sprawy, z którymi trzeba pracować na poziomie regulacyjnym, na poziomie dyskusji publicznej, na poziomie też takiego empowermentu, czyli dawania narzędzi do tego, żeby jakoś stawić temu czoła po prostu. Więc wiesz, ja nie stoję na stanowisku, że to sztuczna inteligencja jest biedna, dlatego że ludzie jej nie lubią i trzeba zrobić wszystko, żeby ją pokochali, tylko raczej wyobrażałabym sobie, że zacznijmy od adresowania tych lęków i na przykład w Unii Europejskiej to nieźle wygląda, bo mimo że często jest krytyka, że sztuczna inteligencja nie rozwija się tutaj tak jak w Chinach czy w Stanach, to jednak z drugiej strony no, to są pewne pryncypia, pewne zasady tego, jak ona się ma rozwijać i to fajnie, że one są, bo przynajmniej może ludzie będą się bezpieczniej czuli w takim wariancie rozwoju sztucznej inteligencji. Ostatecznie to są ich dane, które płyną od nich, więc to jest ważne. No i wiesz, jakby dla mnie to tak wygląda, że ja oczywiście są różne ruchy antynaukowe, część z nich jakiś kompletny, jakiś tam bullshit opowiada, ale z drugiej strony wydaje mi się, nie wiem, czy można przeklinać tutaj. Można, okej, dobra. Ale w każdym razie to, co chciałam powiedzieć, to, że jakby uważam, że część z tych strachów przynajmniej jest zasadna. Bo to jest potężne narzędzie, które może przyczynić się do jakichś na przykład fundamentalnych błędów w diagnozie medycznej, w bardzo wielu innych przestrzeniach też i trzeba o tym gadać i uważam, że ten strach jest do pewnego stopnia uzasadniony, ale z drugiej strony trzeba też opowiadać o potencjalnych benefitach czy o korzyściach. Sztuczna inteligencja właśnie, a kwestie klimatu, sztuczna inteligencja właśnie w medycynie, czyli w tej przestrzeni, nie wiem, no kryzysu zdrowia publicznego, naprawdę szalenie przydatna się okazała. Już w wielu sytuacjach, tak samo w rolnictwie, są dziedziny, w których sztuczna inteligencja naprawdę jest nam potrzebna, jest dla nas jak najbardziej dobra i ten kawałek historii o AI też trzeba opowiedzieć, żeby po prostu ludzie wiedzieli, że no nie warto rezygnować z tej technologii, trzeba ją po prostu bezpiecznie inkubować. No właśnie, no bo takim chyba podstawowym strachem jest to, że ludzie boją się, że stracą pracę, ale chyba nie za bardzo chce w to wchodzić, bo to jakby no nie zabierze nam pracy do końca. Ale z drugiej strony myślę sobie trochę o tym w ten sposób, że maszyny pewnie będą wykonywać te prostsze zadania, a te trudniejsze wciąż będą leżeć tak naprawdę na człowieku. I zastanawiam się, czy tak jak mówisz, że sztuczna inteligencja nas nie zdominuje, jest to być może jakiś aspekt setek, a nawet może tysięcy lat, ale z racji tego, że będzie wykonywać te proste zadania, czy to nie będzie troszeczkę tak, jak z pokoleniem obecnych seniorów, które śmieje się i dziwi się z młodego pokolenia dorosłych, że nie potrafi najbardziej podstawowych, manualnych rzeczy wykonać. Czy to nie jest trochę tak, że my wprowadzając sztuczną inteligencję, algorytmy, uczenie maszynowe na salony, do mainstreamu,
się od niej w jakiś sposób, ona nas nie zdominuje, ale w jakiś sposób, tak czy owak, się od niej uzależnimy. Wiesz, no to jest też ważna bardzo kwestia. Znaczy, ja bym była ostrożna z mówieniem o tym, kto będzie wykonywał lżejsze, a kto cięższe taski. Bo gdyby ktoś tobie podstawił pod nos plik CSV z ogromną ilością kolumn i rekordów i powiedział ci, no to proszę, teraz pokaż korelacje w tych danych, które są. No, oczywiście. To nie sądzę, żeby ci to zajęło sekundę. To znaczy, właśnie to chodzi o to, jaki to jest typ inteligencji i w czym ona jest jakby trochę najlepsza. I wiemy, że sztuczna inteligencja w tych obliczeniowych aspektach jest po prostu lepsza od człowieka i one dla człowieka są trudne, nierzadko. To znaczy na przykład, jeżeli myśmy robili takie badania z marketerami, pytaliśmy im, gdzie ona by im się przydała, ta sztuczna inteligencja. No i część wskazywała na budżetowanie. I akurat budżetowanie to jest coś, co jest z punktu widzenia sztucznej inteligencji być może zadaniem relatywnie trywialnym, prostym. Dla człowieka wcale nie aż tak bardzo. Natomiast zadanie obdzwonienia wszystkich, prawda, i skoordynowania spotkania, to jest coś, co dla człowieka będzie trywialne, a dla sztucznej inteligencji może być zadaniem trudnym, bo tam jest wiele nieoczekiwanych, jakichś zmiennych, ludzie się mogą różnie zachować, mówić z jakimś akcentem, którego ta sztuczna inteligencja nie rozpozna. Nawet takie trywialne, błahe rzeczy, w których my jesteśmy świetni, dla sztucznej inteligencji mogą być trudne, więc to jest zawsze pytanie, co jest trudne dla kogo trochę. I też to można mierzyć na poziomie indywidualnym, znaczy jedni się będą lepiej czuli w zadaniach, które ty byś uznał za trudne, a będzie im ciężko w zadaniach, które dla ciebie będą bardzo proste, prawda, bo jesteś na przykład właśnie wysoko uspołeczniony, świetnie sobie radzisz w kontaktach z ludźmi, nie dla każdego to jest łatwe, więc to właśnie to są wszystko takie skomplikowane trochę rzeczy, ale na pewno będzie wpływ sztucznej inteligencji na pracę w przyszłości. Ja zakładam, że w krótko i średnioterminowej perspektywie czasowej to jest raczej wsparcie, zdecydowanie, że to jest technologia asystująca. Długoterminowo trochę trudno mi wyrokować, podejrzewam, że część zawodów zniknie, tak jak znikały w związku z innymi technologiami. No wiesz, o AI się mówi, że to jest general purpose technology, czyli technologia, wiesz, generalna, taka naprawdę uniwersalna, można powiedzieć, tak jak internet albo tak jak silnik parowy, która naprawdę wprowadza bardzo dużo zamieszania i generuje nowe zawody, a inne czyni po prostu już niepotrzebnymi. No tak jest, tak było, no, od setek lat mamy już do czynienia z tym, że kolejne nowe technologie generują pracę, a też jakąś pracę zabierają i to nie jest wcale takie nieważne, to znaczy, że ten fakt, że jakieś technologie po prostu zabiorą pracę w jakiejś grupie ludzi, to jest coś, o czym trzeba rozmawiać, to jest też zadanie trochę dla polityków, ale z drugiej strony w takim mainstreamie to raczej będzie tak, że ty będziesz miał do dyspozycji jakieś różne AI-owe narzędzia, które będą pozwalały ci, nie wiem, powiedzmy, wyszukiwać ciekawych gości do twojej audycji, albo będą ci robić krótkie resume tej osoby, nie będziesz musiał o to prosić, tylko będziesz miał z sieci, prawda, mining, czyli będziesz miał różne technologie, które będą ci troszeczkę wspierać ciebie w twojej pracy, ale nie będą ci tej pracy zdecydowanie zabierać, bo twoja praca jest bardzo kompleksowa i praca nas wszystkich jest bardzo kompleksowa, składa się z bardzo wielu zadań i w niektórych z tych zadań ta sztuczna inteligencja rzeczywiście się pojawi. Oczywiście, no wiesz, porównaj sobie pracę dentysty i radiolożki, powiedzmy, czyli masz osobę, która jest radiolożką i pracuje właściwie z analizą obrazu przede wszystkim, w takim zadaniu sztuczna inteligencja istotnie może być lepsza niż człowiek, chociaż jest od niego dużo głupsza. Natomiast jeśli chodzi o pracę dentysty, powiedzmy, no to tutaj to są zadania manualne, dosyć trudne dla robota na przykład do wykonania, jeszcze połączone z bardzo dużą interakcją z tym pacjentem, tego, czego on sobie życzy, jak on to widzi, czego on chce i tak dalej, czy go boli, czy nie boli i tak dalej, więc to są zupełnie inne dwa zawody w przestrzeni medycyny, więc no... Naprawdę w jakiejś grupie przypadków można się spodziewać, że ta sztuczna inteligencja odciąży ludzi albo ich pracę przejmie, ale myślę, że naprawdę rozmawiając w perspektywie kilku dekad, o których w ogóle jest sens rozmawiać, to nie mówimy tutaj o zabieraniu pracy i te wszystkie tam historie o tym, że sztuczna inteligencja pracę zabierze, że trzeba jak najszybciej wprowadzać uniwersalny dochód podstawowy, bo już będziemy niepotrzebni kompletnie, no to są takie trochę bajki o żelaznym wilku, które nakręcają niechęć wobec sztucznej inteligencji, a z rzeczywistością no nie mają nic wspólnego moim zdaniem. No, ja się w pełni z tobą zgadzam, że faktycznie też historycznie oczywiście obserwujemy przecież to, że praca się zmieniała i zmieniać się będzie. Oczywiście. To jest kompletnie naturalny proces. Chciałbym, kończąc już powoli tą taką kwestię okołospołeczną związaną ze sztuczną inteligencją, chciałbym zapytać troszeczkę o perspektywę feministyczną. Czyli generalnie jest tak, że ta sztuczna inteligencja ma wdrukowane pewne wartości,
tworzona jest w większości przez programistów mężczyzn, bo to jest jakby zawód zdominowany przez mężczyzn, korzysta z danych archiwalnych, nawet gdyby one miały być sprzed minuty. Historycznych, tak. Dane historycznych, które przetwarza. I wiesz, czy te wzorce, które ona generuje, czy te wartości, które tworzy nowe, te predykcje, które będzie wytwarzać, w jakiś sposób nie są spaczone w kontekście pewnych wartości, przez które ona będzie patrzeć, a w konsekwencji w gruncie rzeczy nie do końca rzetelne dla każdego, z każdego punktu widzenia. No wiesz, no to jest to oczywiście ważna sprawa, chociaż z drugiej strony mam nadzieję, że to jest sprawa, która na osi czasu jest ważna dzisiaj, a nie będzie taka znacząca jutro, dlatego że no, nie oszukujmy się, zawody związane z szeroko pojętą computer science, IT, z AI, no, będą pożądane. W związku z tym ja tak patrząc nawet z punktu widzenia no, podaży pracy i tego, jakie wybory będą ludzie podejmować, kobiety, mężczyźni, jeśli chodzi o swoją ścieżkę zawodową, to spodziewam się, że bardzo wiele osób, które mają jakąś sympatię do, nie wiem, statystyki, do matematyki, do metod ilościowych, pomyśli sobie, kurczę, no to może być fajna praca dla mnie. I podam tutaj przykład, żeby nie być gołosłowna, na naszych studiach ze sztucznej inteligencji i zarządzania na Koźmińskim, które stworzyliśmy 3 lata temu, mamy prawie że 50-50 dziewcząt i chłopców. I tak jest rokrocznie. I rzeczywiście myślę, że to jest też pragmatyczny trochę wybór. To znaczy wiadomo, że w tej przestrzeni będzie praca, że ta praca jest dosyć ciekawa też. I w związku z tym dużo osób, które wcześniej być może decydowały się na karierę w bankowości czy w finansach, również kobiet, bo w tych przestrzeniach jest sporo kobiet, zwłaszcza na tym średnim, powiedzmy, szczeblu menedżerskim, po prostu być może podejmie decyzję o tym, żeby pracować w tej dziedzinie. Więc ten brak reprezentacji kobiet w przestrzeni sztucznej inteligencji może być kłopotem, o którym rozmawiamy teraz, ale rozumiesz, co mam na myśli, za 5-7 lat sytuacja pewnie będzie wyglądała nieco inaczej. To nie zmienia oczywiście tego, że masz tak zwany bias ukryty w danych, tak? To znaczy mieliśmy przykłady sytuacji, w których, nie wiem, jakiś system rekrutacyjny oparty na sztucznej inteligencji, który dostał CV najlepszych pracowników w firmie, której głównie pracują mężczyźni, po prostu postanowił nie zatrudniać żadnej kobiety na przykład, prawda? Bo stwierdził, że nie pasuje do zespołu. Więc takie rzeczy się zdarzały i będą zdarzać, natomiast mamy dużą świadomość tego, że jest bias. Myślę, że z tym biasem, zwłaszcza większe firmy, organizacje, instytucje dużo pracują w tej chwili i że to też jest tak, że nie mamy narzędzi, żeby nic z tym biasem robić. No to już jest duży temat, o tym się mówi po prostu, na to się też uważa. To może rodzić skutki prawne, to znaczy ja mogłabym na przykład kogoś pozwać, jeśli w wyniku biasu systemu, ze względu na przykład na swoją płeć, nie dostanę pracy, jeśli to by był jakiś główny parametr decyzyjny, to absurdalne kompletnie, albo na przykład jeżeli ze względu na swoją płeć nie dostanę pożyczki w banku, prawda, powiedzmy. Więc to już jest w tej chwili poważny temat, o którym się dyskutuje i tak jak mówię, no mój jakiś taki może optymistyczny outlook polega na tym, że wydaje mi się, że jest już wyraźny sygnał z rynku, że to jest ta przestrzeń, w której jest ciekawa praca, jest dużo tej pracy, ona może być bardzo satysfakcjonująca i co dodajmy jeszcze ważne, jest też nieźle opłacana. Więc myślę, że to jest tak, że jakby po prostu dużo więcej też kobiet będzie zdecydowanych, żeby w tej przestrzeni sobie miejsce znaleźć i to naturalnie troszeczkę zrekonfiguruje to, co dzisiaj widzimy. Taką mam nadzieję. Ale to ja mam też taką nadzieję, bo to brzmi bardzo dobrze i też właśnie bardzo się cieszę, że mówisz, że coś takiego istnieje w debacie przestrzeni publicznej, no bo jest to niezwykle, niezwykle istotny temat, który powinien funkcjonować i powinien być jak najbardziej. Ale wierz mi, że w AI-u naprawdę te etyczne zagadnienia w badaniach i komercyjnych, takich jak robi jakiś tam DeepMind czy OpenAI, wiadomo, wiodące firmy, ale takich też, które są robione, nie wiem, na ETH Zurych czy na MIT, z którym ja pracowałam, w Stanfordzie, naprawdę o tej etyce się już w tej chwili dużo rozmawia. To była jakaś niezagospodarowana sprawa, no 5-7 lat temu, to wiesz, wydawało się, że ta sztuczna inteligencja jedzie po prostu, a tematy etyczne z nią związane, jakieś konsekwencje społeczne to stoi. A teraz jest jakby rzeczywiście tak, że to są bardzo poważne tematy. No i właśnie muszę powiedzieć, że o ile w innych przestrzeniach to Unia Europejska często zamyka peleton innowacji, zamiast go otwierać, w sensie, że tam wiesz, Chiny i Stany szaleją,
to akurat w tej sprawie, to znaczy etycznego podejścia trustworthy AI, unbiased AI, fair AI, mamy dużo takiego dobrze pojętego, przepraszam za takie słowo, leadershipu i dużo też narzędzi w związku z tym, które powstają, żeby temu biasowi przeciwdziałać, dużo rekomendacji dotyczących jakości danych, więc to nie jest gołosłowie, tylko faktycznie sporo się w tej przestrzeni dzieje. Ja gdzieś tam nie jestem jakoś głęboko zaniepokojona akurat tym. Nie, to wiesz, no, to super, że tak się dzieje, zwłaszcza w tym kontekście, że mówimy znowu stosunkowo o młodej dyscyplinie, gdzie problemy tego typu nie są na agendzie w zdecydowanie starszych dyscyplinach. Chociaż wiesz, to dzisiaj rozmawiałam, byłam na takim spotkaniu organizowanym przez Komisję Europejską, to się nazywa Junior University, przez DigiConnect organizowane, i tam mieliśmy właśnie wykłady dla high school students na temat sztucznej inteligencji, no i właśnie ja tak mówiłam o tym, że ta sztuczna inteligencja taka świeża, młoda i tak dalej, bo rzeczywiście z punktu widzenia mainstreamowego, to jest młoda dyscyplina, wcześniej o niej nie rozmawialiśmy specjalnie dużo, ale uświadomił mi taki starszy troszkę pan profesor, który mówił po mnie, Belg, że no jednak sztuczna inteligencja jest tak samo stara jak computer science, że po prostu ma prawie wiek, więc no wiesz, też szanująca się dyscyplina, prawie jak psychologia. Z tradycjami. Dobrze, no, przejdźmy do... Przejdźmy do tematyki miejskiej, bo wiesz, teraz to wszystko, o czym mówiliśmy, chciałem przełożyć kalką właśnie na nasze miasta i metropolie. Sztuczna inteligencja jest w nich obecna, od idei smart cities, po cały temat big data, i tak można mnożyć to. Tak. Ale wiesz, zastanawiam się znowu, i to będzie znowu taka trochę rozkmina, czy my powoli nie stajemy się zakładnikami tych dużych danych, ponieważ wiesz, one znowu korzystają z danych historycznych i my na podstawie tych danych historycznych kreujemy w jakiś konkretny sposób swoją przyszłość, i potem wydaje mi się, że czy to nie jest taka, wiesz, wielka pętla, że my nie będziemy, i coraz mniej wydaje mi się, że potrafimy wyjść poza ten schemat, który te dane nam generują. Oczywiście tak. One są przydatne, pokazują nam anomalie, pokazują nam pewne zmiany, pewne tendencje, ale w pewien sposób zamykają jakąś taką możliwość, tak mi się wydaje, czegoś nieszablonowego, czegoś w poprzek tym danym. Jak myślisz? Okej, okay, to jest bardzo dobre pytanie. Spróbuję na nie odpowiedzieć tak trochę podając dwa przykłady. Jeden jest taki, że rzeczywiście na przykład spójrz sobie na systemy rekomendacyjne. Już nie będę glanować jakiejś tam kolejnej firmy, ale wyobraźmy sobie portal, który streamuje filmy i nam rekomenduje kolejne filmy albo seriale do obejrzenia. Już nie będziemy mówić, kto to jest. Niech to zostanie w przestrzeni zagadkowej. I tenże portal, zresztą akurat to dotyczy, to jest problem bardzo wielu z nich, ale ciągle ci pokazuje jakby filmy, które są w gruncie rzeczy naprawdę trywialnym wyborem, w sensie nie zaskakuje cię ciekawymi propozycjami, tylko ci pokazuje albo coś, co wcześniej zacząłeś oglądać, ale nie chciałeś, bo się rozłączyłeś, albo ci pokazuje, bazując na twoich preferencjach sprzed tygodnia, film, na który zupełnie dzisiaj nie masz ochoty, bo nie masz ochoty na ten gatunek, bo jesteś szczęśliwy i chciałbyś zobaczyć, nie wiem, komedię romantyczną, a w zeszłym tygodniu byłeś zdołowany i oglądałeś dystopijne sci-fi, i on ci ciśnie te dystopijne sci-fi, bo patrzy na twoje wybory historyczne. No i właśnie tutaj pojawia się problem rekomendera, czyli najczęściej systemu AI-owego, który ma ci coś proponować, bo on często bazuje na danych historycznych, twoich albo w lepszym wariancie też innych ludzi, to znaczy może cię porównywać do innych osób, które skategoryzuje jako podobne do ciebie, i wtedy ci może dać być może ciekawsze propozycje, bardziej bieżące, bardziej zdywersyfikowane, ale jeśli będzie bazował na twoich historycznych wyborach, to jest tak zwany content-based recommender, to taki recommender po prostu będzie ci wciskał wiecznie to samo i po prostu coraz bardziej domykał koło twoich preferencji, zamiast ci pokazywać rzeczy nieszablonowe, czy właśnie takie nieoczywiste. I to jest problem w bardzo wielu przestrzeniach. Oczywiście dla miasta to też jest problem. Znaczy bazowanie na danych historycznych, zwłaszcza w przypadku prostych algorytmów, takich starszego typu uczenia maszynowego, które są powszechne, regresja, klasyfikacja i tak dalej, są takie starsze metody i one mają target value i one mają historyczne dane, i taki system regresyjny możesz zapytać na przykład o demografię
Warszawy w 2050 roku, dając dane historyczne, i on ci pokaże kilka wariantów tego, jak tam ta Warszawa będzie wyglądać, czy będzie zasiedlona przez osoby starsze, czy młodsze i tak dalej. No ale niespodzianek żadnych nie uwzględni. A jak stworzysz na przykład, i tutaj wchodzimy w drugą przestrzeń, wieloparametrową jakąś, no mówiąc wieloparametrową, bo mam na myśli nawet biliony, czyli po polsku mówi się miliardy, tak, parametrów. Sieć, która będzie po prostu działała w jakiś naprawdę skomplikowany sposób, często dla nas nie do końca jasny i transparentny, to ta sieć może cię zaskoczyć. Ona może na przykład włączyć coś takiego jak jakieś katastrofy, właśnie kolejne kryzysy zdrowotne, wielkie migracje i tak dalej, potencjalne kryzysy finansowe i what not, prawda? Jeszcze tam dużo innych rzeczy i powiedzieć ci, kurczę, no ta Warszawa tak naprawdę może być 7-milionowym miastem w 2050, bo to, to, to i to. I ona wtedy nie będzie pokazywać ci trywialnych rzeczy. I wiesz, jak sobie pomyślisz o takich właśnie najbardziej zaawansowanych rozwiązaniach z dziedziny sztucznej inteligencji, czyli sieciach, które uczą się przez wzmocnienie, czyli na bazie kar i nagród, i o tym, jak one grały w gry strategiczne, no to masz ten tak zwany boski ruch, prawda? To znaczy jakby grając z Lise Dolem w grę Go, sztuczna inteligencja pokazała sposób gry, w który nie zagrał żaden człowiek nigdy. I oczywiście takich przykładów nie ma dużo, ale mówmy o nich, bo to jest niesamowite, po prostu to jest niesamowite to, co się zdarzyło. Znaczy, ta sztuczna inteligencja zagrała w sposób, w jaki mistrz świata nie spodziewał się, że można zagrać, trzymając się reguł gry. I on dostał iluminacji, ten koleś przecież się popłakał kompletnie. Więc jakby myślmy też o tym trochę tak, że z jednej strony jest pułapka starszego typu algorytmów i danych historycznych, które możemy stosować do pewnych przestrzeni, i to będzie okej, bo możesz powiedzieć, dobra, ja nie chcę uwzględniać tych wszystkich potencjalnych katastrof, makrozmian, tak z grubsza pokaż mi, jak będzie wyglądać populacja Warszawy za 20 czy 30 lat. I ten model ci się sprawdzi, on ci tam pokaże i to jest w porządku. Ale jak chcesz jakiejś magii, no to te starsze metody nie zadziałają, a te nowsze wymagają ogromnych, wielkich zbiorów danych, ale rzeczywiście mogą też pokazać coś niekiedy spektakularnego. No jak myślisz, w którym właśnie ta rewolucja technologiczna, inteligentna pójdzie w miastach? Gdzie tu będzie, będą to takie, wiadomo, że już mówiliśmy, że już coś je, już jest, tak, prawda? I wiele danych z miast mamy, ale w którym kierunku to będzie zmierzać? Czy to będzie raczej taki smart dust, czy w ogóle nie ten kierunek? Wiesz co, no ja jestem osobiście bardzo ciekawa połączenia, no styku właśnie sensorów z real-time data i sztucznej inteligencji, bo tak naprawdę mówisz dużo o danych historycznych i to jest prawda, no korzystamy dużo z danych historycznych, natomiast no teoretycznie również w przestrzeni publicznej, chociaż ja nie wiem, jak tutaj wyglądają regulacje, bo podejrzewam, że to może być pewnego rodzaju barierą, słuszną niekiedy zresztą, mogą nie pozwalać na implementację różnych czynników. No na przykład ja nie jestem też wielką fanką kamer w przestrzeni miasta i takiego surveillance, ale myślę sobie, że jakieś czujniki ruchu, wiesz, pokazujące jakby gęstość, powiedzmy, poruszania się w danej przestrzeni, jakieś inne, mniej inwazyjne czujniki, to jest może coś, co można implementować, żeby rzeczywiście te architektury sztucznej inteligencji zasilać danymi bieżącymi, kontekstualizować też, to żeby tych źródeł danych było bardzo dużo różnych, prawda, i wtedy ta sztuczna inteligencja będzie inaczej podejmować decyzje niż po prostu, wiesz, jakiś tam prostacki sposób ucząc się po danych historycznych, więc rzeczywiście tutaj można sobie powiedzieć, że jeśli zintegrujemy IoT, internet rzeczy, sensory ze sztuczną inteligencją, no to możemy mieć bardzo ciekawy, zwłaszcza dla miasta, powiedzmy, rozwój sztucznej inteligencji w przyszłości, gdzie można by położyć większy nacisk na to, żeby takie systemy, nie wiem, optymalizowały zużycie energii w budynkach, prawda, odkorkowiły miasto, prawda, czyli żebyśmy przestali z tą zmorą korków się wiecznie mierzyć, bo w zasadzie to jest jak najbardziej do zrobienia z danymi rzeczywistymi i pewnie też sama architektura tych systemów będzie się zmieniała, to znaczy dzisiaj mamy najbardziej zaawansowane sieci, to są takie sieci właśnie te deep learningowe, ale nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa, cały czas ta inspiracja mózgiem człowieka w sztucznej inteligencji trwa, trwają poszukiwania nowych architektur, nowych pomysłów, innych zupełnie konstrukcji tych sieci neuronowych, więc też one być może będą lepiej zdolne do tego, żeby z tymi danymi coś mądrego zrobić, prawda, a nie tylko jakoś tam głupawo czy w prosty sposób je przetwarzać, więc ja bym powiedziała, że zwłaszcza w przestrzeni miejskiej, to już wyjątkowo wyraźnie widać, po prostu jest potrzeba nowych źródeł danych, które dałyby tej sztucznej inteligencji po prostu takiego trochę kopa, nie? Że nie wiem, tam cenzus i powiedzmy jakieś tam dane, że tam w ubiegłym miesiącu jechało tyle i tyle samochodów. Nie,
po prostu raczej co się dzieje, real time data i jakby szybka analityka, deployment, tak, jakby je uczymy się, iteracja i wtedy moim zdaniem rzeczywiście miasto staje się taką ciekawą przestrzenią algorytmiczną. Czy nie masz takiego wrażenia, że właśnie jak spojrzymy na miasto i to z perspektywy przestrzenie publiczne kontra architektura w myśli budynki, że te budynki zdecydowanie bardziej są, zdecydowanie bardziej w nich widać inteligencji, sensorów, różnych danych nam dostarczają niż całe miasta. Zresztą w miastach wydaje mi się, że takie jest coraz więcej takich tendencji bardzo mocno analogowych, jak na przykład tactical urbanizm, czy placemaking, czy partyzantka ogrodnicza, która nie opiera się na danych, tylko na takich społecznych impulsach. I wiesz, zastanawiam się, czy to przynajmniej moje wrażenie, zastanawiam się jak twoje, nie wynika z tego, że jednak budynki w znaczącej części są jednak prywatne, więc zdecydowanie prościej zainwestować w takie inteligentne rozwiązania, a przestrzeń publiczna jest w rozumieniu publiczna, więc jest domeną w jakiś sposób samorządów, rządów i tak dalej, i tak dalej. I tutaj ta rewolucja technologiczna jest zdecydowanie mniejsza albo zdecydowanie bardziej skomplikowana. No myślę, że oczywiście prywatne, publiczne może tu pełnić rolę, ale też jest inny czynnik, znaczy tego, że budynek jest łatwiejszy do poskromienia, a przestrzeń publiczna jest zaszumiona i strasznie skomplikowana i bardzo się zmienia i wydaje mi się, że łatwiej jest postawić smart budynek niż, wiesz, smart skrzyżowanie, naprawdę. I to jest jeszcze osobna rzecz, a inna rzecz oczywiście prywatny inwestor będzie chciał tutaj uatrakcyjnić może jakoś tam swoją ofertę, więc zainwestuje, a w przypadku miasta to jest zupełnie inne budżetowanie i tak dalej, więc to pewnie gra jakąś rolę, ale głównie ten czynnik właśnie tego, że jedno jest proste, a drugie jest trudne, to jest myślę, że ważna rzecz. Teraz i skoro to już mówię, to też powiem, że ja w ogóle uważam, że sztuczna inteligencja może bardzo ładnie współgrać z takimi impulsami czy inicjatywami. Ja nie znam tych wszystkich rzeczy, o których ty tutaj mówiłeś, nie znam tych terminów, ale się chętnie douczę. Natomiast kojarzę ten urban guerrilla gardening troszkę jako jakiś tam taki trend. I ja w ogóle uważam, że coś takiego w połączeniu z małym sensorkiem, który mówi ci o tym, czy gleba jest nawilżona, powiedzmy, i jak to może wpływać na to, czy tam ci się przyjmą te warzywa, to jest coś, co jest jak najbardziej do zrobienia, że sztuczna inteligencja nie idzie w kontrze do zajebistych inicjatyw miejskich, jakichś różnych społeczności, tylko właśnie może być przez nie wykorzystywana w jak najbardziej dobrym celu, nie surveillance, nie Big Brother i tak dalej, tylko po to, żeby sobie tam jakieś fajne rzeczy po prostu porobić, więc ja tak uważam, że przestrzeń wspólna powinna być jak najbardziej wspólna, ale jest w niej miejsce na fajną algorytmikę, na predykcję, która może jakby pomóc nam, nie wiem, ktoś może chce zrozumieć, postawił uli dużo gdzieś na dachach, może chce lepiej skumać, co się tam dzieje, oczywiście może chodzić i to obserwować, jeśli się na tym zna, ale może też sobie tam parę czujników, jakichś kamerek powstawiać i zastanowić się, czy tam te pszczoły są ruchliwe, gdzie one tam sobie podróżują, jak daleko się oddalają, co się w ogóle dzieje, jeśli chodzi o seasonality, tak, wpływ pogody i tak dalej. I to są rzeczy, no nie wiem, takie czujniki można tam zamówić i to niewiele właściwie kosztuje, kwestia po prostu takich skilli cyfrowych, żeby z nich korzystać. Wiesz, chyba taką najbardziej wspólną przestrzenią w miastach są ulice i tutaj o tym się, wydaje mi się, że trochę się mówi, trochę się nie mówi, ale to pewnie za sprawą samochodów autonomicznych, które nawet nie powoli, tylko stają się w jakiś sposób faktem. Jest też autonomiczny transport publiczny, czyli autobusy, ale o tym wydaje mi się, że mówi się zdecydowanie niewiele, ale to pewnie dlatego, że nie zajmuje się tym Elon Musk. Ale mi te autonomiczne samochody trochę przypominają ekskluzywne taksówki, wiesz, i zastanawiam się, jak ty myślisz, w którym kierunku ten transport, te ulice, jak one mogą się przekształcić, no bo jeżeli to faktycznie były ekskluzywne taksówki, to tak naprawdę po co nam samochody, a z drugiej strony bardzo często w tej dyskusji o ulicach zapominamy o pieszych, prawda, samochód będzie tak, samochód to, samochód tamto, rozumiem, to znaczy, że my będziemy opakowani sensorami, żeby na przykład nie musiała być, tak jak się wielokrotnie podkreśla, świateł na skrzyżowaniach, no bo samochody autonomiczne tych świateł
sygnalizacji na skrzyżowaniach potrzebować nie będą. Jak ty tutaj widzisz przyszłość? No wiesz, właśnie, bo to jest kwestia dostosowania do potrzeb. Ja teraz mieszkam na wsi. Gdybym nie miała samochodu tutaj, to nie wiem, jakbym żyła, mówiąc szczerze, bo mam bardzo daleko, wszędzie po prostu. Fenomen korka został przeze mnie zapomniany kompletnie. Nie wiem, co to jest korek. Ja nie widziałam korka po prostu od bardzo dawna. Wiesz, mieszkam tutaj w Appalachach, w górach po prostu, gdzie ten samochód dla indywidualnego householdu jest jakby gdzieś tam potrzebny, bo musisz jakoś pojechać po zakupy i gdzieś zawieźć dzieci i tak dalej. Więc to jest zupełnie inna potrzeba. I tutaj wydaje mi się, że czy półautonomiczne auto, czy jakiś taki właśnie samochód czwartej generacji autonomiczny, nie pełna autonomia, ale wspomagający kierowcę, to jest jakby najbardziej zasadna rzecz i to trzeba robić. Z drugiej strony też myślę sobie, że właśnie w przestrzeniach miejskich jakimś takim argumentem na rzecz autonomicznych samochodów, tylko to by musiał być radykalny dosyć ruch, to znaczy to centrum miasta musiałoby być chyba wyłączone dla innych samochodów, jest to, że one się wtedy odkorkowią, tak? To znaczy przynajmniej częściowo, prawda? Że to będzie, w związku z tym, że my jeździmy na bardzo różne sposoby, mamy tendencję do tego, żeby się pchać i tak dalej, tam impulsywnie i tak dalej, taki autonomiczny samochód tego raczej nie zrobi, no to też ta jazda po tym mieście, no takim samochodem jako usługą, rozumiem, dla ciebie, będzie pewnie przyjemniejszym doświadczeniem. I oczywiście ja trochę też nie rozumiem, dlaczego nie możemy mieć tej dyskusji, która dotyczyłaby autobusu czy jakichś innych publicznych środków komunikacji. Myślę, że to jest trochę też kwestia poczekania chwilę, dlatego że osobowy samochód to jest trochę coś innego. Ja nie jestem tutaj specjalistką niż wielki autobus, jeśli chodzi o takie jakieś poruszanie się, prawda, po przestrzeni, jakąś taką zwinność i tak dalej. Myślę, że to na pewno będzie gdzieś tam kolejny krok, tak, że dla miast ten transport publiczny, półautonomiczny, częściowo autonomiczny, to jest też coś, co jak najbardziej będzie wchodziło. Ja widziałam sporo już przykładów autonomicznych kolejek, na przykład wożących ludzi z lotniska, prawda, z jednego terminala na drugi i tak dalej, więc takie projekty się pojawiają, jest ich za mało, jest ich mało, ale one są, więc myślę, że i jedno i drugie jest, czyli i auto, samochód półautonomiczny i autobus autonomiczny, to jest coś, czego tak samo mocno gdzieś tam potrzebujemy. No jak ktoś chce sprzedawać autonomiczne samochody, sektor motoryzacyjny oczywiście tutaj jest bardzo mocno zainteresowany, ale wydaje mi się też, że taką dobrą wiadomością jest to, że ta algorytmika się ładnie skaluje, to znaczy, że jak już będziesz mieć wypróbowane, dobrze działające samochody autonomiczne w jakichś przestrzeniach dla nich dedykowanych, to w zasadzie logistyka czy transport takich większych, powiedzmy, pojazdów też będzie kolejnym krokiem, na to też bym liczyła. Na to też bardzo liczę. Poruszyliśmy tu bardzo wiele różnych wątków i na sam koniec mam do ciebie jeszcze jedno, myślę, że bardzo ważne pytanie dla mnie i pewnie dla naszych widzów również. Skąd czerpać wiedzę na temat rozwoju nowych technologii, gdzie, co obserwować? Ja zaklepuję odpowiedź, że twoje działania, więc tego nie możesz powiedzieć, ale bardzo mnie ciekawi, co ty nam tutaj, mi i naszym widzom poradzisz. Znaczy takie popularyzatorskie rzeczy to oczywiście podcasty. Nie będę tutaj absolutnie mówiła o swoim, już, ale powiem na przykład o podcaście Lexus. Ja polecam. A dziękuję, coś osobliwego się nazywa, to tak po polsku, ale jeśli kogoś interesuje po angielsku, to Lex Friedman ma znakomity podcast na temat sztucznej inteligencji, bardzo fajnie, przystępnie popularyzujący wiedzę na temat tej dziedziny. Świetnym zasobem do nauki matematyki, statystyki, ale też uczenia maszynowego jest Khan Academy, czyli taka platforma, można powiedzieć, z której też jak najbardziej warto korzystać, która jest w swobodnym dostępie. Tej wiedzy na temat sztucznej inteligencji jest sporo, jest dużo na GitHubie, proponuję zacząć jakąś przygodę z programowaniem prostą poprzez uczenie się Pythona chociażby, też jest bardzo dużo otwartych kursów, przynajmniej do bazy, do takich podstawowych rzeczy, to tak, żeby trochę wytestować to na własnej skórze. Natomiast no, wiedzy jest sporo, jeśli ktoś nie ma czasu czytać obszernych ksiąg, to naprawdę polecam mocno te rozmaite podcasty na temat sztucznej inteligencji, bo one w bardzo wielu językach już się pojawiają i to można sobie właśnie konsumować, a poza tym Kaggle, czyli platforma właśnie data science'owa, czy Khan Academy, to są super zasoby do właśnie jakichś podstaw w tej dziedzinie, no a potem, żeby pójść tak krok wyżej, to już trzeba bardziej pokombinować.
Zostawmy przy tych podstawach. Ja też bardzo chętnie sobie poplątruję i tak jak mówiłem, twój podcast bardzo, bardzo serdecznie polecam. Bardzo mi miło. I tym akcentem dziękuję ci za dzisiejszą rozmowę. Ja również bardzo, bardzo dziękuję i obyśmy żyli w inteligentnych, sustainable miastach. Już zupełnie nie. Oj, totalnie tak. Ja też nie mogę się tego doczekać. To był Miasto Ranek, a waszym i moją gościnią była Aleksandra Przegalińska, czyli badaczka rozwoju sztucznej inteligencji. Na sam koniec, tak czekałem na koniec, czas rozstrzygnąć konkurs, który był na książki Tessy Kaponi Borawskiej. I tutaj zaraz wam się na dole wyświetli zwycięski komentarz, a wygrała Aga Anszczak. Komentarz jest dostępny pod filmem na YouTubie, również gdybyście chcieli sobie go zobaczyć, także polecam. Gratulujemy zwycięstwa. Odezwiemy się po programie w celu finalizacji wysyłki. Jeżeli wam się podoba ta rozmowa, także to, co robimy, to będziemy bardzo wdzięczni za wasze wsparcie. Są tutaj dwie formy wsparcia. Jeden to jest PayPal, drugie to jest Patronite. Patronite bardziej na wsparcie paru miesięcy, bardziej długookresowe. PayPal jest wsparciem tym takim szybka piłka, ciach, wysyłacie. I to też jest tak, że za każde wysłane do nas środki finansowe otrzymacie również coś od nas, wejdźcie sobie na Patronite'a, tam macie w progach, co za każdy próg możecie od nas otrzymać. Więc jest to w pewien sposób transakcja wiązana. Jeszcze na koniec, jest cała masa informacji. Ruszyliśmy w ten weekend z podcastem, więc rozmowy z poprzedniego tygodnia dostępne są już na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i na Anchorze. I taka będzie tendencja, że w każdą niedzielę tygodnia o godzinie 15 pojawiać się będą podcasty z danego tygodnia, więc jeżeli będziecie chcieli posłuchać tej rozmowy z Aleksandrą Przegalińską, no to a nie pooglądać, no to zapraszam was na Spotify, Apple Podcast albo Google Podcast. No jeszcze czas zapowiedzieć, kto jest w czwartek. W czwartek widzimy się standardowo tym razem o poranku o godzinie 9, a moim i waszym gościem będzie Oskar Zięta. My w takim razie na dzisiaj się już żegnamy. Realizowała wszystko Monika Karnia, za promocję odpowiada Ola Kopeć i Klaudia Mańka, za podcast Bastek Łąkas i Ola Kopeć, za identyfikację wizualną Patrycja Mola, a prowadził rozmowę Łukasz Harat. Do zobaczenia w czwartek.